Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Cyborg i witam was w nowej serii, nowej, może nie nowej, a odświeżymy, bo jak niedawno wyszedł dodatek do Diablo 3 i postanowiłem odświeżyć sobie tą serię. No nie mam nowego Diablo, ale mam trójeczkę i postanowiłem ją odświeżyć i będziemy zacznę ją od początku i przejdę ją do końca całą, ale nie wojownikiem, ale monkiem, więc zaczynajmy naszą historię. Najpierw akt pierwszy. Bogowie istnieją we wszystkim. Monkiem, ale zagramy kobitką. Pojawiają się zwiastuny zmian. Nazywa się Lisana i ona jest mnichem. Bardzo dobrym mnichem, mówię, bardzo z półobrotu dobrze kopie. Naprawdę, strasznie to boli. Zaczyna się niepokoić. No. Bo widziałem, gra jest świetna i sobie przypomniałem, o kurde, może jednak Diablo sobie pograć. Naprawdę fajnie mi się grało. Tylko, że wojowniki mi się już nie chciało grać, postanowiłem zagrać od początku nową postacią. Dlatego wybrałem kobietę, mnicha i ja myślę, że to będzie dobry wybór i będzie coś nowego. Że tym razem, tylko że to Diablo będzie lepsze, w lepszej jakości, jeśli chodzi o dźwięki, wideo, niż poprzednia seria i teraz tą serię dokończę. No i będzie fajnie. Będzie fajnie. Wysłali mnie w miejsce, gdzie spadł. Czyli tak wiecie co? Spadająca gwiazda pieprzyna w kościół. I musimy pomóc. Uwolnię Tristram od umarłych. Co ja będę mówił? Ona wam powie. Ożywił ogień. No. Fajne intro, nie? Jesteśmy i witam was znowu. Śmierć. Gwiazda jest blisko. Tak, gwiazda jest bardzo blisko. Zajebiście blisko. Nic nie mam na sobie. Ona powinna być w ogóle goła, ale jest ubrana jakimś szmatem. Mam nadzieję, że w trakcie gry znajdziemy jakiś przyzwoity ciuch dla niej, no bo kobieta mi nie powinna tak chodzić ubrana. I są nasze pierwsze. O, Raikiri, nie wiedziałem, że ona ma znak Kakashiego, ale jak, patrzcie, kurde. Taki Kakashi w wersji kobiecej. Tylko, że Kakashi mógł to z 4 razy, czy 5 użyć, a ona, non-stop kolor. O, dobra jest, podoba mi się. Bardzo fajnie. Jest, nowy Tristram. Z tego co mi się wydaje, mam lekkie lagi. Mam coś z internetem. Chciałem zagrać offline, ale się chyba tego nie da. Próbowałem odłączyć internet, może gra, ale się nie dało, więc sorry, będą chwilami lagi. Na nieszczęście uwagę, że napieprza w te potwory i one nie giną. O, są pewne momenty, na przykład, o widzicie. Nie mogę porównać taki beznadziejny internet, no ale trudno się mówi. O, pierducha. Nie wiem czy mówiłem, ale nasza bohaterka nazywa się Lisana. I a krótkie gonło. Nigdy nie widziałem nikogo, kto walczy tak jak ty. Straże! Dobrze, teraz mamy. Porozmawiamy z Leon. O, dobrze, porozmawiam z Leon, ona przeżyła ten upadek tej gwiazdy. A jej wujek Deckard, tak jak mówiłem, wpadł w tą dziurę i gdzieś tam utknął. Kufer, o. A, to jakieś rzeczy moje. Wole, dużo. O, dobra. Ale nic nam nie jest potrzebne, zobacz. Będziemy wszystko zdać od początku, tak, będziemy przechodzić. Kurde, czemu nie chcę wejść? Dobra, jesteśmy w gospodzie pod zarżniętym cielakiem. Gdzie jest Lea? Siemanko, Leo. Tyś Lea? Tyś Lea? Mój powiedział, że przyszłaś upadek gwiazdy. Tak. Ale mój wujek Deckard spadł w głąb starej katedry. Chciałam go szukać, ale umarli zaczęli ożyć. Aha, czy umarli ci przeszkadzają? Chciałam zebrać zbrojnych, ale... Uwaga! Oje! Przemienili się! Kurde, fajny jest ten atak. Ona się transportuje do przeciwnika i zadaje mu od razu obrażenia. Bardzo fajny atak. Przydałby się jeszcze drugi atak, ale to zapewne jak zdobędę kolejny level, będę miał następny atak. Nową umiejętność. Na wieczny spoczynek.
wybawię twoje miasto. Ogólnie mam nadzieję, że to się spodoba, ta kontynuacja. To wiecie, Dead Space, Diablo, Dead Space, Diablo, Dead Space, Diablo, nie wiem, tak na różnie. Przepraszam, że nie wrzucałem ostatnio filmików, bo no po prostu mam problemy z komputerem, wiecie jak to jest. I ten internet, to wszystko, się wkurzałem, już mi się nie chciał tego robić. Ale w końcu wszystko się dobrze naprawiło i mogę sobie teraz spokojnie grać w Diabolo Pomidoro. Dobrze, porozmawiajmy teraz z kapitanem. Pomogę wam w walce z żywymi trupami. Podziwiam kapitan Rumford. Kapitan Dalton i jego. Dobrze ty ocalałeś, ale ty jesteś zwykłym marnym ludziczkiem, ja którego mogę jednym palcem rozwalić, a ja jestem mniszką. Uderz na plugawe matki i ich królową. Nie wiem, one są mniszki. Szygają tymi monstrami. Istnieje coś takiego jak mniszka? Już są. O, o jest. Raikiri jest piorunujące. Oj, tam się laguje. Jest. O jest, ubranie. W ruinach przy drodze jest ich więcej. Dobra. Mamy nogi. Stringi. O, mamy pierwsze stringi, które dają nam 7 pancerza. Ja, Deckard Cain. Dobra, zabij plugową królowę w starych ruinach i zabij plugowe matki. Zamieszkujący dobra. Nasz świat. Nie ma problemu. Ale wciąż wzdraga mną. To jest widok punkt kontrolny osiągnięty, to jest droga do starego Trinstramu, blablablabla. I mamy... Królowej Azji, o, widzicie, są lagi, sorry. Zostały zamordowane i zdeprawowane. Ale aż tak już. Ale jedzie, patrzcie, on się nie, nawet go to nie tyka, to są nieumali, się nie da załapić. Nie, nie, nie. Chacia, chacia. Powiem wam, nie grałem, ten Michał pierwszy oflą okazję i gra mi się naprawdę super. Jest poziom drugi osiągnięty. I mamy teraz ten kupniak z połobrotu, to o czym mówiłem. Teraz wypróbujemy go w akcji, tak jest. Popięk z obroty, prawy przycisk myszy, bardzo fajnie. Ogólnie tak jak wcześniej właśnie grałem w Diablo, to nie mam zamiaru pomijać żadnych zakamarków. Będę chodził wszędzie i chcę tą przejść grę tak. Nie, że jednym ciągiem, tylko połazić sobie, poskillować, porozwalać potwory itd. itb. O, tak jak teraz mam jakiegoś... O, nie. O, macie ten pobyt. Najgorsze są te lagi, tak nie zerwują, są trochę. Ale intro fajne. O, ale... On ucieka. Ja też muszę teleportować. Ha, 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 ha. Ale się rozpaćka. W tej grze potwory się naprawdę fenomenalnie rozpaćkują. Tarcza. Nie. Ja używam rąk. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem czy wiecie, czy w nich używa jakiś miecz. Bo z tego widziałem, że są kastety. To wiem. Ale czy w nich powinien używać jakiejś broni, miecza albo czegoś tyle, to nie wiem. Jak coś weźcie mi napiszcie, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw. Nie patrzyłem tego w internecie, czy coś takiego jest. Znaczy jest możliwość zaimplementowania broni, ale się tego nie robię, nie wiem czy to się opłaca, czy lepiej walić z gołych rąk, to znaczy z kastetów. Sprawdzimy w trakcie gry. No, o, ale się rozpaćkała. Rękawiczki, o, nowe łapawiczki będą. Łapawiczki dają. No, wiecie, nie? Że dom aukcji nie zostanie zamknięty. Już nie będzie można kupować żadnych ciekawych rzeczy. Tylko będzie trzeba samemu grać i zbierać rzeczy. Pięknie. Dobra. O, kolejni umarli. Mówiłem, że połowę obroty zabija. Zabija. 5 naraz. Nie. O, jest kolejne zejście i do kolejnego zejścia zejdziemy. Zobaczymy, co jest w środku. Wilgotna piwnica. No właśnie tam. Co tu mamy? Mamy zwykłego umarłego. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Ale dostał. Fajny jest, kurde, ten. Ten pion naprawdę fajnie to wygląda. O, grafika jak ładna. O, ładnie. Kurde, nawalam w niego i nic. Tego też. Nie. O.
Nie. Działa, nie działa. Jest! Nie. Tak, nie. No padnie nam próbę, ona się zmieni. Dobra, zginęła. Zginął, nie? Tak, bo oni się, jak się ich zabija, to jeszcze oni są... Coś tam było. O, pasek. Pasek zdobyliśmy. No. Dlaczego? Bo leżał ktoś, zostawił ten pasek. Co to? Nie mam pojęcia. Tak jak jakieś zombie. Szczur. Wiesz, jakiś szczur? Ale się rozpać. Na pewno szczury. Jak każdy ma pewnie. To szczur. I tu jeszcze szczury tu jest. No teraz mamy jakieś strzelanie. Kolco zwierzę. Strzelają, ale nie mają szans z mnichem. Potwory tutaj były? To są wszędzie potwory. To jest gra o potworach, gdzie my je rozwalamy, bo jesteśmy mnichem. Ja ciebie też. Gdzie tu? Wiesz okulary? Tak. Nic lepiej widział. Gdzie jest? Nie wiem. A nic ciekawego nie mamy. Oczywiście, kuła oczywiście zawsze będzie wśród nas. Zawsze będzie tutaj krążył, więc się nie przejmujcie. O! Nowy rodzaj mapy. Tego wcześniej nie było. Poziomy map. Ciekawe co to nie znaczy. Nie mogę poszukać okularów. Zobacz u siebie w pokoju. Nie ma. Nie masz. Po 20 latach wracam do Kanduras. O nie. O, co się stało? Dobra, wracamy i gramy dalej. Gramy dalej. No, się popsuło. Dobra, plugawe matki 3 zabite, więc mamy tam dodatkowe ekspa, będzie premia. Jest trochę lepiej, ale... Ale widzę, że te lagi będą czas chyba z batonetem. A jest czwarty level i mamy oślepiający błysk, który oślepia przeciwnika, a ciebie też. I no. No może się przydać w walce z hordą jednostka. Z hordą złych potworów. Czyli teraz. Kolejna wilgotna piwnica. O nie, szkoda, to jest. Ale podpiąłem, to da, można ich też nawalać i nie wiem, jak to jest. Ostatnio oglądałem właśnie na filmie, który właśnie grał w dodatek, nazywał w czasie level i grał pod Monkiem. Pierdolę, że to ma banie po prostu. Wszystko krew la... Cały ekran się świeci. No tak, te potworki. No, w pierwszej części było. Pierdliwe to takie. Niech pół obroty. Co mamy? Mhm. Tak, pokonaliśmy. Co my mamy ciekawego? Mamy buty, których nie mieliśmy. Nie, spodnie są fajne, bo regeneruje pasek życia. O, sztylet mogę założyć, tego co widzę. Ale nie będziemy korzystać ze sztyletu. On nie ma buty? Ma, to jest pani, to jest dziewczyna. Nie lubi panie. Nie lubi panie. Czemu? Bo nie. No jest spoko, no jest. No to fajnie. Kolejna kolejna. Matka jeden. Nie, zombie się. Od kiedy ty się zombie boisz? Już jesteśmy u celu. Jest punkt kontrolny. Gram na poziomie trudności normal póki co, bo już dawno nie grałem. I nie wiem. No gram na normalu, żeby nie było. A to co? Pięknie. Bam. Już coś nowego. Fajnie, że w tej grze się złoto samo zbiera. Co ta było? Nie wiem. Mamy kolejny trup. Fajnie, tak jak... na poprzednie. Diablo to bardzo szanowne. Diamond jest naprawdę spoko. Dobra, tutaj nic nie ma. Tak jak mówiłem, będę starał się całą lokację obejść, żeby różne tam może coś fajnego. Taki mam plan, którego będę się starał trzymać. O, jest ta pierwsza. Ta kółgawa kółgowa. Okej, teraz ją rozwalimy. Tak, czyli rozwalimy. Jest, rozpaćkała się. Aha, teraz mam z teleportu. Ale najpierw dobijmy wszystkich potworów. Tak, wiem, że będziesz miły, musisz być miły.
prosty sztylet. Nie dla mnie. Gdzie jest ta piwnica? Już nie ma piwnic. Szukać piwnicy? Szukam różnych takich bajerów, fajnych rzeczy. Mieczy albo legendarne zbroje. Ja też szukam z tobą. No. Pomogę ci. Dobra, o kolejny. Nie, tam damy radę. W późniejszym etapie będzie gorzej, zobaczysz. Nie, jesteśmy niepokonani. Pisane. Atakują. Atakują, atakują. Kolczami. No, kują. Ale ta... Ale ona jest mocna. Nie, ona jest bardzo mocna, nie da się ją zniszczyć. Mamy pieniążki, mogą się przydać zawsze. O, jest jakieś stare pudełko z pamiątkami. Ciekawe, może będzie coś tam fajnego. I co? Dzięki. Nie jestem magiem, nie przydam się tak książki. Czy wszędzie już poszedłem? A jeszcze tam jest trochę uważałam, że to zobaczymy. Może coś ciekawego tam będzie. Ale chyba dałam się omamić jak wszyscy. Rano nasza mam nadzieję, że wytrzymacie te 17 minut tej gry. Co z nami będzie? Że was to nie znudzi. No ja myślę, że w czasie przechodzenia tej gry uzbieram kasę na dodatek. Może będzie jakaś obniżka cen, więc fajnie będzie. Może będę kupić sobie i przejść wtedy z tej gry na następną grę i dalej. Tak. Będziemy grać. Ej, nie działasz mi. Czemu? Czemu mi to nie działa? O, teleporter zadziałał, ale nie tak jak powinien. Mówiłem to te cholerne lagi. O, krótki miecz gwiezdnego czegoś tam. Halo. Dobra, teraz... udało się, fajnie to zmienili. Dobra, do nowe Tristram. No. Pogadajmy teraz z Leo, nie z kapitanem. A później pewnie z Leo. No. Nie chcę zrezygnować. Misja skończona, wyszła nam perfekcyjnie. Nie, to są dobrzy ludzie. Misja wyszła fajnie. Punkt kontrolny, coś tam to byliśmy. Trochę lagów było, trochę potworów, trochę kopania. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli chcecie więcej, zostawcie like, komentarz i subskrybujcie mój kanał. Wiecie, nie? Tam subskrybuj, nie? Albo like na fajne, nie? No, trzymajcie się, moi drodzy. Pa, pa.